Witajcie, drogie dziwiarki. Spotykam się z Wami pod koniec grudnia. Jest to w tym roku ostatni filmik, nazwijmy to instruktażowy. Tych instruktażowych filmów nagraliśmy w tym roku mniej niż tych naszych relacji na żywo, które wiem, że uwielbiacie i gdy ich długo nie ma, to tęsknicie. Ja również, ale czasem potrzebny jest czas, kiedy jest się mniej, kiedy można potworzyć, poszukać pomysłów. I to tak, koniec grudnia, Sylwester za pasem. Ja ubrałam się dzisiaj właśnie tak trochę sylwestrowo, czyli błyszczę się cekinami, tak jak lubię właśnie te włóczki z cekinami. Do kompletu mam czerwoności tematyczne, bo mają te czerwoności związek z tymi właśnie pięknymi czerwonymi włóczkami. A w ogóle usiadłam tutaj po to, by Wam opowiedzieć takie dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazać różnicę między częścią robótki, która jest wyprana, a częścią, która nie. I pokazać, jak szukając jakiegoś pomysłu na złamanie, że tak powiem, nudy ściągacza, dwa prawe, dwa lewe, natknęłam się na wzór takiej plecionki i właśnie przyszłam tutaj dzisiaj do Was, żeby się podzielić wzorem na plecionkę. Ogólnie powstanie czerwonej, bo to jest tunika, to jest fragment tuniki. Wiem, wygląda jak kawałek szalika, ma mało centymetrów. Też miałam obawy, czy to tylko moja noga się zmieści, czy może ja też, ale właśnie to też jest zaleta, zaleta albo wada, zależy. Co, kto, czego szuka. Wzór ściągaczowy pracuje. I mam teraz dwie części. Mam niewypraną, nad którą pracuję, i wypraną, która właśnie przypomina to, do czego dążyłam. I mam nadzieję, że będzie to tuniką. A potrzeba posiadania czerwonej tuniki, no bo czerwony kolor to jest taki bardzo, bardzo kobiecy kolor. No, taki nazwałabym go szminkowym. I pojawiła się u mnie, ponieważ latem, kiedy było bardzo, bardzo, teraz taka opowieść niezwiązana, że tak powiem, z dziewiarstwem, ale jest ciągiem dalszym mojej opowieści. Gdy ja troszkę biegam, biegam bardzo amatorsko, raczej dla zdrowia, nie jest to dla wyników, tylko dla satysfakcji pokonywania własnej słabości. I latem, kiedy było bardzo, bardzo gorąco, naprawdę było takie czasy nastały, że większość biegów odbywa się wirtualnie, czyli zapisujemy się na jakiś bieg. Biegów jest mnóstwo różnych organizowanych, ale w wersji wirtualnej, czyli każdy sobie wybiera swoją własną trasę. I latem brałam udział w takim półmaratonie szczecińskim. Pokonałam go w Smolcu i było naprawdę bardzo ciężko. I pod koniec tego biegu, już jak jest tak, są takie chwile, ktoś kto biega wie o czym mówię, że są takie chwile, kiedy się już myśli, że już dalej nie da rady, to pojawiła mi się w głowie wizja czerwonych butów, że jak dotrwam do mety, to kupię sobie czerwone buty. I to miało być koniecznie sztyblety. Czyli takie na płaskim obcasie, taki właśnie czerwony but. I właśnie jak już dotrwałam do mety, które ta wizja butów ułatwiła mi dotarcie do mety, zakupiłam takie obuwie, ale do tego obuwia koniecznie jest coś dalej, no bo jak to u kobiety, kupi sobie jedną rzecz, to później musi skompletować dalszą część ubioru. I teraz wracając do mojej robótki. Wybór włóczek na moją czerwoną tunikę, które mają właśnie pasować do tych moich czerwonych sztybletów, nie był łatwy, ponieważ miała być to tuniczka. Tunika taka lekko za pupę, albo taka może mini sukienka, zobaczę co to mi wyjdzie. Nie był łatwy, bo no, wymagania do włóczek sukienkowych są takie, żeby ta sukienka była trwała. Dlatego stanęło na trekkingu 6F, który jest wełną z poliamidem. Z tej włóczki w kolorze takim ciemnobordowym mam już sukienkę i wiem, że się bardzo dobrze nadaje właśnie na materiał sukienkowy. A żeby tak właśnie, zawsze też miałam ochotę na ten piękny czerwony lejs od Langa i taki mariaż dwóch włóczek powstał. Dzięki dodatkowi tej niteczki do trekkinga
mogę sobie pozwolić na grubsze druty, bo gdybym dziergała bez użycia, no to jest tutaj maksymalnie czwórka. Myślę, że 3,75 byłoby właściwe. A dodanie tego moteczka Lejsa do trekkinga 6 fach powoduje, że wzięłam druty numer 4,5. No wzięłam, narzuciłam 90 oczek. No i rozumiecie moje obawy? Wiem, że to każda z nas ma pewne obawy, gdy sama tworzy, gdy sama wymyśla ilość oczek i wszystko robi tak od początku do końca sama. Miałam obawy, dlatego mam tutaj już część, która jest wyprana. Ona była dziergana luźno i po namoczeniu dosyć tak ją intensywnie rozłożyłam i to już przypomina tę szerokość, do jakiej dążę. Zobaczcie, jak bardzo. Ja to zaraz położę na płasko, żeby można było porównać. Wzór ściągaczowy pracuje, a w szczególności, gdy jest przerobiony na dość luźnych drutach, no bo to nie było moją ideą, żeby sukienka była ściągaczem jak w swetrze, tylko żeby był użyty wzór ściągaczowy, który dobrze układa się do figury, czyli mogę sobie wydziergać po prostu prostokąt bez taliowania. I to po nałożeniu dobrze się ułoży do figury. I tutaj tak, tu położę teraz tę część wypraną. I na to nałożę tę część, która wygląda to prześmiesznie, ale właśnie to powoduje po pierwsze wzór ściągaczowy, który na szerokość mocno pracuje. I zobaczcie, no nie dziwne, że miałam obawy. No i tak, widzicie tutaj na tej części niewypranej, to będzie przód. Tam, gdzie będę miała dwie plecionki, to będzie przód, a tam, gdzie jest ta jedna wyprana plecionka, to będzie tył. Niebawem zamknę parę oczek na podkrój pachy. Co będzie na rękawach? Nie wiem. Być może zacznę od tego, rękaw zacznę od tej plecionki przy samym mankiecie, a później się zobaczy. To jest właśnie najfajniejsze, że sobie same komponujemy dzianinę. No więc tak, kładę tutaj i pokazuję Wam, jak to wygląda. Różnica jest, i to też jest pewna nauka dla mniej doświadczonych pań, że moczenie dzianiny naprawdę zmienia jej odbiór. Odbiór dzianiny, to jak to widzimy, no ja sobie nie wyobrażam mieć taką, w czymś takim udawać, że to jest tunika, a to tak, spójrzcie, jak to jest pięknie lejące. To się zrobiło lejące, to jest lekkie. Dziergane na drutach 4,5, mam 90 oczek. Nic nie kombinowałam ze zmniejszaniem, po prostu idę takim prostokątem. Niebawem myślę, że będzie czas na oto takie jest długości. No i tak, żeby złamać tę nudę, nazwijmy to nudę, tutaj na wypranej części pięknie ta plecionka wygląda. O, tutaj. I tak, no i przyszłam tutaj do Was, żeby Wam podzielić się tym wzorem na plecionkę, na takim ściągaczu, dwa prawe, dwa lewe. Co zrobić, by było mniej nudno? No a poza tym, tak to bardzo uatrakcyjnia wygląd dzianiny, tym bardziej takiej czerwonej dzianiny. Myślę, że całej sukienki tym bym nie robiła, bo to jednak kolor też dużą rolę odgrywa. By nie odwracać uwagi od tej szminkowej czerwieni, to uważam, że taki akcent plecionki nada temu no, takiego pazurka. I teraz pokażę Wam tę plecionkę. Tutaj mam zeskanowany, to jest ze starej gazetki plecionka. Ona była użyta na swetrze, a ja tutaj właśnie użyję jej na kawałku dzianiny, który jest moim przodem. To będzie do pobrania. I właśnie przy tej okazji czasami pytacie, czy druty do warkoczy są przydatne, czy nie. No ja zawsze mówię, że ja jestem mało podatna na wszelkie gadżety. I tutaj przerabiamy, tylko przekładamy maksymalnie 4 oczka. Do 4 oczek wystarczy mi paluszki i bez żadnych drucików do warkoczy, chociaż oczywiście posiadam tam jakieś w swojej kosmetyczce, ale one nie są mi niezbędne do 4 oczek. I teraz spójrzcie, schemat jest na 22 oczka i
Ten panel zaznaczyłam sobie markerami, żeby wiedzieć, w którym miejscu będę mieszać. We wzorze jest fajne to, że wszelkie plecionki odbywają się niezbyt często, czyli mamy taki, nazwijmy to, rzędy odpoczynku, czyli czas, kiedy, tutaj, o tak, żeby było widać, czyli czas, kiedy dziergamy po prostu tak, jak oczka schodzą z drutów. I ja już jestem tutaj na tym rzędzie piątym, czyli widzimy, że w tym rzędzie piątym zaczynają się, i teraz pokażę, jak ja to robię. Już tutaj się uszykowałam do tego etapu, żeby za długo film nie musiał trwać. Czyli ja jestem w rzędzie piątym. W rzędzie pierwszym rozpoczynałam właśnie tutaj plecenie i to jest to. I przerabiam sobie. Kratka pusta to jest prawe oczko, kratka z kółeczkiem to jest lewe oczko. Czyli mam tak, dwa prawe, dwa lewe. Tutaj się tak uszykuję, żeby i moje ręce były widoczne. Dwa prawe i dwa lewe. I teraz tak, teraz mamy dwa oczka, przekładam sobie z przodu i przerabiam. Dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Tak. Chwytam te, które odłożyłam. Odłożyłam je palcami, tak. Dwa oczka spokojnie można sobie odłożyć bez drutów pomocniczych i przerabiam je na prawo. I to jest to moje skrzyżowanie, to pierwsze skrzyżowanie. Tu widzę, że mam zrobić dwa oczka lewe. Mam dwa oczka lewe i wykonuję ten sam manewr, który poprzednio zrobiłam, czyli dwa oczka sobie zdejmuję przed robótkę, przytrzymuję je palcem. Oczywiście można to zrobić na drucik pomocniczy, ale jak mówię, mi raczej by przeszkadzał ten drut na dwóch oczek. Przerabiam dwa oczka na prawo, dwa oczka na lewo, tak, i chwytam te oczka, które były zdjęte. Czasem one są takie mało grzeczne, gdzieś tam się będą chciały, o tutaj muszę je sobie ładnie uszykować, o. A te oczka, które odłożyłam, przerabiam na prawo. Idę dalej. Ten piąty rząd. Piąty rząd, najwięcej skrzyżowań będzie w rzędzie dziewiątym i w rzędzie siedemnastym. W rzędach powrotnych przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutów. Tu mam marker, który sobie przekładam i idę dalej dziergać. Teraz robię to szybko, no bo po prostu to są dwa prawe, dwa lewe. I tak sobie tutaj lecimy z robótką. Wzór jest bardzo relaksacyjny, nazwijmy to tak. Lubię takie monotonne, powtarzane czynności, to one bardzo resetują głowę ciągle myślącą. Odwracam robótkę. I teraz ten cały rząd to są oczka tak, jak schodzą z drutów. I tak muszę to przerobić, żebyście wiedziały. Robię na drutach oliwnych. Lubię ich ciepło i to, że są takie miło leżące w dłoni. Nie ma tak w czasie takiego właśnie rzędu powrotnego takiej opowieści, czy nie. Nie ma drutów idealnych, jednych idealnych drutów dla wszystkich dziewiarki. Nie ma, nie ma. Nie ma odpowiedzi na pytanie, które druty są najlepsze. Ja sobie zawsze żartuję, że najlepsze to są te druty, które mam w domu. No i tak, idąc tym tropem, no zawsze się pewnie okazuje, że dziewiarkom brakuje jakiegoś wybranego rozmiaru drutów. Choćby nie wiadomo, ile tych drutów miały. Ja na przykład tutaj do tych robótek potrzebowałam dwa razy druty numer 4,5. A jeszcze na przykład, dlaczego mam dwie części, a nie robię tego na okrągło? Ano dlatego, że w dzianinach, które są dłuższe, według mnie szew powoduje, że ta dzianina lepiej się trzyma i lepiej się układa do figury. Są takie dwa trendy w świecie dziewiarskim. Te panie, które dziergają wszystko na okrągło i te, które uwielbiają zszywać. Ja jestem z tego drugiego obozu, nazwijmy to tak. I ja lubię, gdy dzianinie szef trzyma wszystko tak, jak ma to być.
Na przykład w krawiectwie też się wszystko przecież zszywa, jest zszywane i ten szef ma dużą rolę do odegrania. I tak idę tutaj, tutaj, tutaj. Ja teraz przerabiam rząd numer 6. Zobaczcie na schemat. W rzędzie numer 7 się nic nie dzieje, znaczy przerabiamy wszystko tak, jak ma być we wzorze. Ale ja tego nie będę robić tak, jak mówię. Pokażę Wam na szybko, jak to zrobić w tą drugą stronę. Jestem na przodzie rzędu, na początku. Pierwsze oczko ściągam. Robiąc dzianinę, która jest w założeniu do zszycia, należy dbać bardzo o pierwsze oczko i drugie oczko. Drugie oczko jest tak samo ważne jak to pierwsze, żeby nie było rozwleczone, ponieważ wtedy szef nie będzie ładnie wyglądał. A gdyby na przykład był to robiony kardigan, to wtedy na takim brzydkim brzegu nie zrobimy ładnej plisy. Tu mi się lejsik plącze. No i tak, ja tutaj już dochodzę do tego miejsca, w którym mamy kluczowe krzyżowanie. Dwa prawe, dwa lewe. Niteczka fajnie sunie po drucikach. Robótka jest cicha. Dochodzę do markera, dlatego się marker przydaje, bo wtedy wiadomo, że w tym miejscu trzeba być czujnym. I tak, drogie dziewiarki, mamy rząd 9. To jest teraz dla mnie 7, ale żeby Wam pokazać, co będzie w rzędzie 9. Czyli mamy tak, i teraz, gdy krzyżujemy na tę drugą stronę, przekładamy sobie 4 oczka. Nie 2, tylko 4. I nie przekładamy ich z przodu, tylko z tyłu. Czyli mam 4 oczka, biorę sobie do tyłu, przerabiam 2 prawe z druta lewego, i teraz te wszystkie 4 nakładam sobie na drucik. O, mam. I teraz przerabiam dwa lewe i dwa prawe. To jest moja krzyżowanka ta. Mamy dwie kropki, czyli dwa lewe oczka, jedno i drugie. I mamy krzyżowankę znów tę samą, czyli bierzemy cztery oczka, sobie tak separujemy je. Ściągamy, przytrzymujemy palcem. Dwa prawe. Przekładam to, co przytrzymałam, na druty i mam dwa lewe i dwa prawe. I dwa lewe z drut. Dwa lewe normalnie przerabiam, bo były tutaj dwie kropki. No i trzeci raz powtarzam ten manewr. Będzie to już ostatni manewr, kiedy krzyżuję te niteczki. Cztery oczka sobie separuję, tak podbieram je drucikiem. Przekładam, trzymając paluszkami. Jakby to było 6-8 oczek, to oczywiście należy mieć drucik jakiś pomocniczy. I przekładam. Mamy tak, dwa oczka na lewo i dwa oczka na prawo. Ciach. I mam markerek. I później lecę sobie z robótką. Przy czym oczywiście ja to zrobiłam szybciej, ten 9 rząd, bo to był mój rząd 7, czyli ja to wycofam, że tak powiem, te oczka i jeszcze raz sobie przerobię tak, jak miało być. No i tak. I właśnie istotą tego mojego grudniowego z Wami spotkania w takim krótkim filmie instruktażowym było pokazanie Wam tej plecionki. Plecionki, która mnie urzekła. Prosta jest do wykonania, na prostej podstawie, prostej bazie, bo bazą są dwa prawe, dwa lewe w ściągaczu. No i cóż, no będę sobie dziergać moją czerwoną tunikę do czerwonych sztybletów, które pozwoliły mi w wielkim upale i wysiłku ukończyć bieg. Ale właśnie takie nagrody, właśnie może one dodają siły, powodują. O, właśnie tego mi brakowało, bo mi gdzieś umknęło. Właśnie czasami używam takiego drucika do. Gdyby było tych oczek nie 4 do przełożenia, a 6-8, to robię to takim drucikiem. O takim.
Ten wzorek będzie do pobrania na naszej stronie. Ten wzór plecionki, zaznaczam plecionki, nie wzoru na tunikę, bo to jest, że tak powiem, z mojej głowy i to jest niespisywane, dopasowywane do tego, co w duszy gra. No i to właśnie taka dzisiejsza na koniec roku dla Was moja inspiracja. Co mnie zainspirowało? Czym złamać nudny ściągacz 2 na 2, a może taką plecionką. No, korzystając, że jestem tutaj z Wami, to właśnie to ten sprawca tych materiał do tuniki. Mam kilka motków, które pojawią się na stanie w najbliższym czasie. Myślę, że niedługo, dziś, jutro będą na stanie. Zostały uzupełnione w dużej części włóczki firmy Malabrigo. Są to ręcznie farbowane włóczki. I są to włóczki, które posiadają wielu zwolenników, czasami wielu przeciwników. To zależy, bo każdy motek, bo to jest tak, że z włóczek ręcznie farbowanych trzeba mieć świadomość tego, że każdy motek, nawet nazwijmy to, z tego samego worka wyjęty, czyli pochodzący z tej samej kąpieli, może wyglądać inaczej. I dzierganie z włóczek ręcznie farbowanych wymaga pewnego specyficznego podejścia do tego. Chyba że akceptujemy to, że te matki są po prostu różne i w sweterku może to być odcięcie w jakimś miejscu inaczej wyglądające. A ogólnie, gdy motki mamy ręcznie farbowane, zmieniamy, żonglujemy sobie nimi w trakcie pracy. I tę kolorystykę włóczek ja nazywam piegowate. Ponieważ takie mamy kolorowe piegi, to jest arojo. Arojo w wielu kolorach, właśnie w takich piegowatych kolorkach. Tutaj cały segregatorek położę, żeby był z góry ładnie widoczny. No zobaczcie. Takie piegowate, piękne kolorki. Arojo. Arojo jest grubością sweterkową, nazwijmy to. Sok jest też, oczywiście na sweterki się nadaje, ale jest dużo cieńszy, bo ten jeden tutaj motek to jest właśnie sok w kolorze Indonezja, 700 numer koloru, 723. I pośród Baby Silk Paki, która to jest najcieńszą wersją dostępną u nas z włóczek Malabrigo, jest taki jeden kolor Baby Silk Paka i kolor się nazywa, ma numer 669. Piękny, piegowaty kolorek. Anonsuję nowości ręcznie farbowane od Malabrigo. No i cóż tutaj jeszcze mamy? Lana Gatto dotarła z nowymi kolorami Silk Mohera. Silk Moher Print. No i tutaj mam kilka nowych kolorów włóczki, która się nazywa Silki. Silki to jest 100% jedwab od Lany Gatto. To wygląda to towarzystwo piękne, piękne, miękkie, puszyste. Wygląda tak w segregatorku. Zaraz powyjmuję, żeby można było popatrzeć na kolory, jak wyglądają. Tylko może tak, żeby kamera dobrze widziała. Z tej dostawy mnie najbardziej urzekł ten kolor. Wszystkie są piękne, ale wiadomo, że zawsze jest jakaś perełka, która najmocniej urzeka. No więc ta kolorystyka tego jest. Ja już mam jeden przerobiony kolor, on się suszy. Będzie do pokazania w najbliższej relacji na żywo. To jest numer koloru, już mówię. 9205 wygląda tak. Tutaj mamy takie kolorki. 9208. Nazwałabym to takie lody. Lody. Kojarzy mi się jakoś tak właśnie z lodami ten kolorek. Tamten mi się kojarzy morsko, a ten właśnie z takimi lodami. Tu jest taki, nazwałabym to jesiennym kolorkiem. 9202, tak wygląda. To wyjdą paseczki. Paseczki, ale też mogą być zygzaki albo fale. Oczywiście do takiego. A tu mamy szarości. Szarości z delikatnym beżem i to jest numer koloru 9206. Tak wyglądają. W sumie mamy tutaj cztery kolory nowe i były dwa już były doszły z poprzednią dostawą, czyli sześć kolorów ma Silk Mohair Print od Lany Gatto. I tutaj przełożę te moteczki, żeby teraz Wam pokazać silki.
Silki ma też takie kolorki bardzo, no taki antyczny róż błękitny, khaki. To jest najbardziej intensywny kolor. I tu jeszcze mamy taką terakotę, nazwijmy to. Silk mohair print można połączyć z silki. No i tak, tak wyglądają, patrząc na nie z góry, na te kolorki. No zobaczcie, tutaj można by mieszać. O, jak fajnie by wyglądały. No dobrze, ale to na mieszanie przyjdzie czas. Teraz jeszcze tutaj mam do pokazania Wam kilka nowych kolorów silk mohaira jednobarwnego. No i to tak, tak wygląda silki, 6 nowych kolorków. Silki jest włóczką na letnie bluzeczki, może być na chusty letnie, ale gdy dodamy do niego silk mohair, to z tego się już robi dzianina całoroczna, klejąca. Tutaj nowe guziczki się pojawią, ale tutaj właśnie dążę do mojego segregatorka z ostatnimi moherkowymi moteczkami. I tak, mamy 3 nowe kolory Kit Silka Obdropsa. Tutaj 38 numer koloru, 35 i 36. Ten kolor, tak podejrzewam, że wzbudzi największe zainteresowanie z tych trzech. On jest takim właśnie, nazwałabym to perłowym kolorem, taka perłowa szarość. No i tak, i w Silk Moherze Lux od Lane Gatto mamy 4 nowe kolory. Taki pomarańczowy, antyczny róż, czerwony. No, szaro-beżowy, on nie jest szary, on jest taki złamany właśnie beżem. A silk mohair jako jedyny nowy kolor, to tutaj jest taka marchewka, nazwałabym to gotowana marchewka. Jest to pewien rodzaj właśnie takiego pomarańczu. No i jeden kolorek merino cot, czyli wałęki merino połączony z bawełną. Jest to 100% naturalny skład w wersji dwukolorowej. To jest nowe moteczki, jakie się pojawią niedługo. No i tak, i nowe guziczki. Nowe guziczki. To one są wykonane, one są kokosowe. Tutaj mam tak. Raczej do dużych sweterków albo do komina jako ozdoba. Funkcji zapinania tym sweterku raczej nie widzę, jednak to są trójkątne guziki z trudnym guzikiem, chociażby dlatego, że będzie nam dziurkę rozciągał. Ale oczywiście tutaj tak paproszki jakieś, ale no jako ozdobna do komina, gdzieś do czapki sobie przyszyć jak najbardziej tak. To jest guziczek kokosowy. Tutaj taki guziczek, też kokosowy. Duży do kardigana. Pięknie będzie wyglądać. Tutaj kolorowy, mały guziczek, również jest kokosowy. No i tutaj akurat nie było guzika na zewnątrz. To Wam pokażę, wyjmę go. Czarny guziczek na stopce. To nie jest kokos, to jest tworzywo, ale do... O tak może najładniej będzie wyglądać, bo jednak na... O, pięknie. Błyszczy się, delikatnie się błyszczy. Do kardigana, do bluzeczki, do delikatnej bluzeczki, tak jak najbardziej się nada. Tak, powiedziałam Wam o właśnie o mojej potrzebie posiadania czerwonej tuniki i skąd się ta potrzeba pojawiła. Wiem, że lubicie takie historyjki z życia wzięte. Co tam w trawie u Mariolci piszczało? No to piszczało to, że biegła i potrzebowała motywacji. Jak złamać plecionką nudę ściągacza 2x2, również pokazałam Wam, jak to wykonać. No i pokazałam jak kilka nowych moteczków, które się u nas niebawem pojawią. No i w tym starym roku dziękuję Wam za to, że przez te wszystkie filmy byłyście z nami, byliście, bo wiem, że też są panowie, którzy oglądają. I dziękujemy Wam za to, że bo to, że jesteście, powoduje, że jest sens w tym, że ja tu siadam i mówię, co wymyśliłam, co mi się spodobało, jaką miałam wątpliwość, czy te 90 oczek wystarczy na przód czy tył mojej tuniki, czy nie. Po wypraniu już wiem, że tak.
I właśnie do tego Was zachęcam, do komponowania własnych dzianin i takiego testowania właśnie połączeń włóczek, innych drutów do tego. A w nowym roku życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że w tym nowym roku wyprodukujemy jeszcze więcej bardzo przydatnych dla Was filmików. No i tak, no i po prostu dziękuję, że jesteście. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.